Bartłomiej Bittner, dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry Panie Ministrze. Witam serdecznie. Panie Ministrze, wrzesień się rozpoczął, kampania chyba już na dobre wystartowała. Pan kandyduje z okręgu toruńskiego. Odczuwa Pan już pierwsze trudy udziału w tej kampanii, czy jeszcze to przed Panem? Wie Pan, ja mam problem taki, że zamiast być w swoim okręgu, to jestem choćby tu w Krynicy i te sprawy ogólnopolskie mnie absorbują bardzo, ale jestem przekonany, że to, co dobrego, rozsądnego, racjonalnego robię dla całego polskiego rolnictwa, dla obszarów wiejskich, to również będzie miało pozytywny wpływ na mój okręg wyborczy, tam, gdzie ludzie mnie zaufaniem od kilku kadencji obdarzają, no, ale zamierzam również trochę się skoncentrować jednak na Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, a przede wszystkim na tych mniejszych miejscowościach, które na terenie województwa kujawsko-pomorskiego są w moim okręgu wyborczym. Ale to nie będzie tak, że zajmie się Pan Kujawami i tylko tam przez ten miesiąc do wyborów, tylko jednak też będzie Pan pilotował te sprawy, które dla Ministerstwa Rolnictwa są najważniejsze, prawda? Wie Pan, to nie ma możliwości, żeby się na miesiąc oderwać od kierowania sprawami rolnymi. Ja jestem ministrem konstytucyjnym, na mnie spoczywa odpowiedzialność. Ja muszę podejmować decyzje, ponoszę za nią pełną odpowiedzialność. Mogę być z tego powodu również rozliczany przez różne trybunały, przez przede wszystkim opinię społeczną i suwerena. A dzieje się dużo, bo rolnictwo jest bardzo żywą częścią polskiej gospodarki. Przecież to jest ogromny obszar, który tętni życiem i nie można się wyłączyć z zarządzania. No z tym tętnieniem życiem to różnie bywa, ale mówię tu pod kątem suszy, bo jak jest susza, no to rośliny życiem nie tętnią. To jest spory problem, ale Pan niedawno zapowiedział, że rolnicy tutaj otrzymają dofinansowanie. No to jest jeden z problemów, który sprawia, że nie mogę zająć się kampanią wyborczą i bardzo przepraszam moich potencjalnych wyborców z kujawsko-pomorskiego, że nie odwiedzam gminy, miejscowości jednej po drugiej, tylko koncentruję się choćby na udzieleniu dużej pomocy dla polskiego rolnictwa dotkniętego kolejny raz, kolejny rok klęską suszy. Ona nie jest może powszechna na terenie całego kraju. Są regiony, choćby tu południe, gdzie tutaj suszy nie było, tu dla odmiany miejscami były powodzie i podtopienia, gdzie niegdzie w Polsce wystąpiły bardziej dokuczliwe gradobicia, świętokrzyskie na przykład, wiosną były przymrozki, ale susza niewątpliwie jest zjawiskiem powszechnym w znacznej części Polski. Taki pas województw, zaczynając od zachodu, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, część Mazowsza, część zachodniopomorskiego, część opolskiego, część kujawsko-pomorskiego. A gdzie najgorzej? Lubuskie i Wielkopolska i część Łodzi. To są słabe gleby. I niestety tamta susza, brak opadów powoduje duże straty. Więc w tym roku będzie udzielona pomoc według tych samych mechanizmów, poprawionych, skorygowanych już od zeszłego roku, jakie w zeszłym roku były przez rolników akceptowane. Ja cieszyłbym się, gdyby można bardziej zobiektywizować to ocenianie strat suszowych. Są w tej chwili intensywne prace, zarówno pewne doświadczenia na gospodarstwach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, również współpraca Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa i Instytutu odpowiedzialnego za analizy zdjęć satelitarnych, żeby ten system zmodyfikować, tylko że nikt w Europie na razie tego systemu satelitarnego nie wdrożył. On jest cały czas w powijakach. Wykorzystanie europejskich satelitów programu Copernicus, tych satelitów Sentinel, jest pewnie w przyszłości możliwe, ale na razie musimy się opierać na szacunkach, które wykonują komisje społeczne powoływane przez wojewodów. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy starają się zobiektywizować te straty. No właśnie, i te szacunki wynikają, że ile trzeba będzie pieniędzy przeznaczyć na pomoc dla rolników? Zeszły rok powinien uspokoić rolników. W zeszłym roku była udzielona pomoc taka, jaka wynikała z szacowania. Ten proces szacowania trwał wyjątkowo długo. Mieliśmy jeszcze obstrukcję, bojkot ze strony działaczy, wójtów, burmistrzów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy specjalnie buntowali chłopów, mówiąc, przecież oni wam nic nie dadzą, rząd wam nic nie da, to jest humbug, to jest pic na wodę. A się okazało, że ta pomoc była. Ona była kilkakrotnie zwiększana przez Radę Ministrów. Pamięta Pan, jakie to finansowe? Tak, no, na początek założyliśmy, że powinno wystarczyć 750 milionów złotych. Kiedy zostałem ministrem w czerwcu, rozpoczęliśmy szacowania
wydawało się, że ta kwota wystarczy. No ale po następnych kilku tygodniach okazało się, że susza się rozwija. Deszczów nie było. Więc następna to była kwota 1,5 miliarda złotych przeznaczona na suszę. A w ostateczności, w listopadzie, kiedy zakończyliśmy przyjmowanie wniosków przez Agencję Restrukturyzacji, a zresztą trzykrotnie wydłużałem ten termin składania wniosków, żeby każdy rolnik, niezależnie od jego opieszałości czy opieszałości urzędników, mógł z pomocy skorzystać. Więc do połowy listopada był termin przyjmowania wniosków. Wtedy to była kwota 2 miliardy 215 milionów złotych. To jest największa... Niektórzy nie wyobrażają sobie tej kwoty. To może warto porównać. To jest największa kwota, jaką kiedykolwiek udzieliliśmy w wolnej Polsce od 1989 roku. Może też ci, którzy tak mocno krytykowali, że za mało, że trzeba więcej, to niech się uderzą w piersi. W 2015 roku, kiedy susza była porównywalna, jeżeli ktoś nie wierzy, to niech odsłucha, a internet wszystko przechowuje, wystąpienia ministra Sawickiego, ministra rolnictwa z tego czasu, z początku września, kiedy mówi o dramatyzmie tej suszy, o milionach hektarów, o zniszczeniu w 100% na części pól. Więc wtedy rząd Platformy i PSL-u wyasygnował około 500 milionów złotych i to była cała pomoc. A my udzieliliśmy pomocy 2 miliardy 215 milionów. W tym roku ja zaapelowałem do wojewodów, również do wójtów, żeby kończyć te szacowania. No już ja bym chciał wiedzieć, na czym stoję. Rada Ministrów czeka w gotowości. No właśnie, bo pan niedawno powiedział, że już we wrześniu będą kolejne pieniądze przeznaczane. Tak. Na to liczę, że to się uda, dlatego że jeżeli jest przygotowany specjalny program, minister rolnictwa go przygotowuje, gdzie jest określone, na czym ta pomoc będzie polegać. To są te mechanizmy, które wcześniej rolnicy już znali, przede wszystkim prolongaty kredytów, których terminy spłat w tej chwili przypadają. To są tak zwane kredyty klęskowe, bardzo nisko oprocentowane, bo państwo do nich dopłaca, żeby wznowić produkcję tam, gdzie trzeba materiał siewny, gdzie trzeba na paliwo, gdzie trzeba pasze dla zwierząt przygotować. To są możliwości umorzenia składek KRUS-u. Na wniosek rolnika oczywiście. To jak rolnik nie przyjdzie, no to nikt mu tego nie umorzy, ale jeżeli złoży na piśmie wniosek, to prezes KRUS-u takie wnioski rozpatruje i udziela tych zwolnień. To są umorzenia bądź redukcja czynszów dzierżawnych tych rolników, którzy od państwa dzierżawią ziemię. To jest możliwość umorzenia i bardzo o to apeluję. Proszę i apeluję do wójtów i burmistrzów, żeby umarzać rolnikom dotkniętym klęską podatek rolny. To jest obowiązek gminy i to są środki gminy na to przeznaczone. To nie jest tak, że minister finansów będzie dodatkowe pieniądze gminom dawał. Gminy mają dochody z różnych źródeł, więc jeżeli jest nieszczęście dotyczące części samorządu, a samorządem są ludzie, a nie władze gminy, to trzeba tej pomocy udzielać. Ale również wystąpiłem do Komisji Europejskiej i to już zostało przez Komisję uznane. Pomoc dla rolników, którą Komisja Europejska może zaproponować. Czyli... Króciutko na ten temat, bo jeszcze chciałem o jednej rzeczy tutaj porozmawiać. Krótko. Będą dużo większe zaliczki, które od połowy października uruchamiamy. Jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Również dla rolników potrzebujących pasze. Jest to uproszczenie programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. To wszystko, co miało iść na zaoranie, poplony, międzyplony, tam różne terminy, nie ma czasu, by o tym mówić, może być wykorzystane na pasze dla zwierząt. Wystąpiłem do Komisji Europejskiej również o udzielenie bezpośredniej pomocy gotówkowej dla Polski. Tam rozważają to, ale te młyny unijne mielą wolno. Jak umiesz liczyć, to na siebie przede wszystkim licz. I to, co będzie, tak jak w zeszłym roku, również oczekiwane przez rolników, będzie to pomoc do każdego hektara tych oszacowanych w zależności od wielkości strat. Te najwyższe, powyżej 70%, to będzie 1000 zł do hektara i one w pierwszej kolejności tę pomoc dostaną. Chcę, żeby zakończyły się te szacowania jak najszybciej, żeby już we wrześniu można przyjmować wnioski i wypłacać rolnikom pieniądze, ale nawet jeżeli ktoś się nie załapie, jak to ludzie mówią, we wrześniu, bo jeszcze dokumentów nie ma, jeszcze to wszystko nie pokończone, no to będzie październik, listopad, grudzień, nic nikomu nie przepadnie. To, co jest obiecane i myślę, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest na tyle wiarygodna, że zeszły rok również to potwierdza, to, co się ludziom należy, wypłacone będzie. Dobrze, to... Trzymamy za słowo. A druga rzecz, która też wiąże się z suszą, no to są pieniądze na retencję, bo 14 miliardów złotych rząd ma przeznaczyć właśnie na to, żeby nie było problemu z suszą.
w jakiej perspektywie czasowej te pieniądze zostaną dane, bo mówi się, że już w tym roku nawet ma część tych pieniędzy zostać przekazana pod inwestycje związane właśnie z retencją. Dla mnie zabezpieczenie przed suszą jest ważniejsze niż pomoc w klęskach suszy. Pomoc trzeba, bo to jest niezależne od ludzi, muszą przetrwać te gospodarstwa do roku następnego. Gdybyśmy nie udzielili w zeszłym roku pomocy, to część gospodarstw by padła, więc w tym roku ta pomoc również będzie. Natomiast co zrobić, żeby mądrze zarządzać wodą, żeby tej suszy nie było, żeby była woda do nawodnień. Więc będą uruchomione dwa duże programy. Często jest niewiedza, jakby tutaj one się wzajemnie są wymieniane. Duży program od przyszłego roku, za który będzie odpowiadało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, to są właśnie te miliardy, o których pan wspomniał, na duże projekty. Na zbiorniki retencyjne, na rzekach, na podpiętrzenie jezior, stawów, na naprawienie systemów melioracyjnych. Panie ministrze, to tak w takich prostych słowach, taki prosty komunikat właśnie dla naszych widzów. Co te zbiorniki, na czym polegała będzie ich w ogóle budowa i co one będą takie robiły, że sprawi to, że nie będzie takiego kłopotu z suszą? Tam, gdzie są warunki geologiczne, tam, gdzie są warunki ukształtowania terenu, będzie zatrzymywanie wody. Ja chcę przypomnieć, że w Polsce jest około 6 tysięcy miejsc, gdzie kiedyś były młyny wodne, gdzie były naturalne podpiętrzenia małych rzek, które były. To trzeba odtwarzać. To są również duże zbiorniki na Wiśle czy w innych miejscach, które mają po pierwsze zatrzymać wodę, żebyśmy tę wodę mogli potem wykorzystywać do nawodnień, rozprowadzić systemem rurociągów, ale również nawodnienie podsionkowe, które istnieje. To poprawia mikroklimat, jest większe parowanie, jest więcej pary wodnej, więcej chmur, więcej deszczu. To jest cały złożony cykl. Więc również ten duży program będzie dedykowany naprawieniu systemów melioracyjnych, małe zastawki na rowach, studzienkach melioracyjnych, żeby zatrzymać wodę w glebie, bo podstawowym tym mechanizmem zatrzymywania, tym rezerwuarem wody jest dobrze skonstruowana żyzna, próchniczna gleba, czyli również praca samych rolników. Ale to jest ten duży program. Natomiast w tym roku, słusznie pan zauważył, to jest program, który ja uruchamiam ze środków, którymi dysponuję już w tej chwili. To jest 100 milionów euro, podkreślam, bo były przekłamania, że to jest 100 milionów złotych, 100 milionów euro z pieniędzy unijnych, które przesunąłem z innych działów, czyli 430 milionów złotych, na dotacje dla konkretnych gospodarstw, na wykonanie systemu nawodnieniowego w gospodarstwie. Czyli jeżeli ktoś ma zbiornik na wodę, może go tam powiększyć, wyczyścić, przygotować. Jeżeli nie ma, a warunki powierzchniowe, obniżenie terenu pozwala mieć nadzieję, że się utrzyma woda, może wykopać taki zbiornik. Będą absolutnie proste zasady, bo do 1000 metrów kwadratowych, do 3 metrów głębokości to jest zgłoszenie, a nie pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zbiornika, może studnię głębinową wykopać, będzie miał dofinansowanie. I system pomp, rur, zraszaczy, deszczowni i tak dalej. Jest to dofinansowanie do 100 tysięcy złotych na gospodarstwo, do pokrycia 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, którą rolnik sobie zaplanował. W przypadku młodych rolników 60%. I chciałbym... A do którego roku życia młodzi rolnicy? To jest do 40, to jest mechanizm unijny, to niczego nie wymyślam. Inne programy definiują tę pomoc dla młodych rolników w większym stopniu niż dla starszych rolników, że tak powiem. I tu też to utrzymujemy. Będzie ten nabór, rozpocznie się we wrześniu. Czekam jak kania dżdżu, nomen omen, żeby agencja podała termin, kiedy będzie gotowa przyjmować te wnioski. I one mają być błyskawicznie rozpatrywane, tak żeby rolnik miał już zgodę na piśmie, że dostanie tą dotację i mógł jesień, zimę i wiosnę tę instalację u siebie wykonać. To jeszcze wrócę tylko do tego pierwszego projektu. Kiedy będziemy mogli już doczekać efektów? Minister Grubarczyk zapowiada, że to jest projekt od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku. To są duże projekty. Panie redaktorze, i te miliardy, i to, co ja przeznaczam, to nie wystarczą na pełną gospodarkę wodną w Polsce. To jest rozpoczęcie pewnego procesu naprawiania gospodarki wodnej w Polsce, procesu, który będzie trwał lata. Tak jak dziesiątki lat było niszczenie gospodarki wodnej, tylko i wyłącznie odwadnianie, upuszczanie wody, troska, żeby powodzi nie było, natomiast nie myślenie, jak tą wodę zatrzymać ją i do celów komunalnych, do celów rekreacyjnych, do celów produkcyjnych, ale również do celów nawodnieniowych w rolnictwie wykorzystać. Ten program, który ja realizuję, jest o tyle ważny, że on w pierwszej kolejności będzie dotyczył, jak sądzę, bo tam będzie największe zainteresowanie, gospodarstw, które mają intensywną produkcję owocową, warzywną i chodzi o to, żeby ustabilizować produkcję, żeby było pod dostatkiem żywności tej świeżej, z której korzystamy, żeby również uspokoić ceny żywności. One zależą zawsze od podaży i popytu. Jeżeli czegoś w zeszłym roku nie było, bo uschło,
ta mityczna pietruszka, no to trudno, no to jest sytuacja, na którą my nie mamy wpływu, ale chodzi o to, żeby ustabilizować ceny żywności, bo to jest ważne nie tylko dla rolników, to jest ważne dla konsumentów. I tutaj stawiamy ładnie kropkę. Moim i Państwa gościem był minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję Panie Ministrze za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Bartłomiej Bittner, kłaniam się nisko i do zobaczenia na portalu polskieradio24.pl.